Maria trafiła do więzienia. Także na skutek awantur deszcz pada. Bitw rodzinnych, kłótni, to na Wigilię dzisiaj już tę katolicką, bo myśmy te swoje już mieli wcześniej. Chcemy powiedzieć, że jak ludzie się biją, jak ludzie się kłócą, prawda? Jaki sens mają te Wigilie? A tymczasem i operatorzy, i dostawcy sprzętu przewidują takie rozwiązania, które umożliwiają osobom starszym korzystać z tego. Groby pobielane, faryzeusze, baba dziad, oczywiste, no i czwarty temat, dodatkowo to cztery tematy, cztery grupy tematów na święta moferowych beretów, wigilie wszelkie. Jakie to strasznie ciekawe. Niech Państwo sobie tutaj posłuchają, niech Państwo może nie tyle popatrzą na to, bo to jest oczywiście radio, na komentarze. Posłuchają komentarzy na naszego radia. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Lang. I on namawia rodziców, żeby bardziej korzystali z tabletu, który sobie kupili, bo był w ofercie. I bardzo możliwe, że będzie stosował złą argumentację. Tak samo jak przez wiele lat firmy stosowały mylne argumentacje, bo właśnie kusiły, powiedzmy, filmikami na YouTubie. No ale moi rodzice tak średnio mają potrzebę korzystać z filmików na YouTubie. Oni nie mają jakby na wymóg oglądania krótkich form, jak coś robią albo jak gdzieś jadą. Ale na przykład kluczowe może być powiedzenie, zawsze możesz sprawdzić pogodę. Albo nie musisz martwić się tym, że się zmieni rozkład jazdy, bo są pewne aplikacje, dzięki którym zawsze masz aktualny rozkład jazdy autobusów bądź tramwaju. Albo możesz za darmo zadzwonić do swojego wnuka, który jest mieszka w Anglii, czy gdziekolwiek, i jeszcze zobaczyć tego wnuka. Jak najbardziej. SMS-y za darmo. Taka linia argumentacyjna, jestem prawie pewien, że przekona dużo ludzi, którzy by być może nawet sami siebie auto wykluczali. To jest bardzo duży problem, że człowiek w pewnym momencie się poddaje i dochodzi do wniosku, że już mu się nie chce. Użycie dobrych argumentów i chyba można z tym walczyć. Język korzyści po prostu. Tu przeszliśmy z poziomu dostępu do internetu i urządzeń na poziomu usług. Nawiązał do tego, co pan wcześniej powiedział, mianowicie serwisy proponujące, czy to muzykę, czy to filmy, seriale, VOD. To też jest jedna z rzeczy, które możemy znaleźć pod choinką w Boże Narodzenie, czyli karty podarunkowe, które pozwalają właśnie korzystać z tych serwisów. Nie będę wymieniał marek. Dla młodych ludzi gratka, dlatego że bardzo często jeszcze zanim się zalogują, zanim stworzą sobie konto, już wiedzą, z czego chcą na danym serwisie korzystać. Dla osób mniej siedzących w internecie powiedzmy, że nie jest to aż takie oczywiste. No ale czy to też jest ta droga, która trafia w kompetencje cyfrowe Polaków, to co my jesteśmy w stanie zrobić? Czy te programy i ich obsługa, interfejs doszły już do tego poziomu, że są, brzydko mówiąc, głupotodporne i naprawdę każdy może sobie spokojnie zalogować się, czy to na tablecie, czy to na komputerze i po prostu korzystać. Parę lat temu nastąpił taki moment, że ja się zorientowałem, że internet mnie minął. Mianowicie, żeby znaleźć coś w Google jeszcze parę lat temu, trzeba było używać słów kluczowych. Na przykład domki, jastarnia, tanio, sierpień, wolne miejsca. Wolne miejsca w cudzysłowie, żeby Google wiedział, że to jest jedna fraza. Dzisiaj, gdy piszemy coś takiego, mało co znajdziemy. Mianowicie Google nauczył się języka polskiego, reaguje semantycznie, znajdziemy o wiele lepiej dopasowane wyniki na hasło domki letniskowe w jastarni, najlepiej w sierpniu. I to hasło o wiele lepsze wyniki nam wyrzuci. Podobnie wygląda kwestia aplikacji. Są one projektowane, przeprojektowywane na nowo, poprawiane w zasadzie w cyklu tygodniowym, miesięcznym, o minimalne jakieś usprawnienia, ale to wszystko ma na celu, żeby każdy odruchowo natychmiast wiedział, co gdzie jest. Czy nieważne, czy serwis muzyczny, czy telewizyjny, filmowy, osoba w wieku czy to lat 5, czy 95 powinna sobie poradzić. Wydaje to straszne. Wydaje mi się, że tak. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że się bardzo uśredniają tak zwane interfejsy, czyli właśnie tak wyglądają programy użytkowo. Bardzo duża jest tutaj rola i informatyków, i grafików, projektantów, ale też psychologów zajmujących się takimi dziedzinami jak UI albo UX, czyli właśnie kontakt odbiorcy z interfejsem oraz doświadczenie, jak wydaje mu obcowanie usługu albo sprzętem. I naprawdę ci ludzie jednym z haseł tego roku 2016 była jeszcze wirtualna rzeczywistość, gogle wirtualnej rzeczywistości. Tu mieliśmy bariery nie tyle kompetencji cyfrowych, co w ogóle tego, jak mózg, jak błędnik reaguje na to urządzenie. Czy to jest technologia, którą też w kategorii kompetencji cyfrowych powinniśmy rozpatrywać, czy nie do końca, bo jest to zupełnie technologicznie rzecz biorąc inny worek i inny temat. Moje pytanie do pani
pani doktor Jasiewicz? Trochę nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tak. Natomiast kiedy pan je zadawał, to sobie myślałam nie tylko o wirtualnej rzeczywistości, ale również o rozszerzonej rzeczywistości, czyli o tym, czego doświadczaliśmy latem na fali popularności gry Pokémon Go, tak? Która nagle nam tutaj się okazało, że zaraz sobie spróbuję przypomnieć te dane, które dotyczyły tego, że ludzie, więcej właśnie osób poznaje się na tych pokestopach niż na serwisach randkowych w ogóle. Czy mogę potwierdzić. Spotykałem w sierpniu długi nad ranem bandy wesołych ludzi, którzy czekali razem ze mną w parku. No właśnie, więc jakby myślę, że mamy, doświadczamy takiego momentu przejścia, tak, kiedy technologie wkraczają w takie obszary, które również były nierzeczywiste. To jest czy ta wirtualna, czy wirtualna rzeczywistość, czy rozszerzona rzeczywistość, gdzie trochę nie wiemy, jak to obsługiwać. Dla nas jako badaczy to też jest wyzwanie, żeby to w odpowiedni sposób badać, ale proszę mi wierzyć, ciężko jest za tymi zjawiskami nadążyć, bo zanim my opracujemy dobrą metodologię, dobierzemy próbę i spróbujemy przeprowadzić takie badanie, to bardzo często ono już gdzieś przemija, tak? Mam wrażenie, technologie cyfrowe bardzo nam przyspieszyły, taką żyjemy w takiej rzeczywistości ciągłej uwagi, prawda? Jest nam ciężko trochę nie zerkać cały czas na smartfony i ja też już teraz tutaj się trochę niecierpliwie, prawda, co tam się dzieje, ponieważ musieliśmy się odłączyć na chwilę. Natomiast właśnie też to się przekłada na różnego rodzaju zastosowania, które próbujemy później badać. Pan Kowalski, udało się sprzedać wirtualną rzeczywistość użytkownikom komputerów, internetu, Polakom? Polakom jeszcze nie. Dopiero niedawno miała premierę, albo zaraz nawet będzie miała premierę, pierwsze urządzenie do wirtualnej rzeczywistości, pierwsze profesjonalne gogle na rynku polskim w wersji klienckiej, nie w wersji biznesowej. Bardzo dobrym barometrem trendów tego typu jest rynek gier wideo. Na rynku amerykańskim gry wideo już bardzo dobrze zaadoptowały się w sieci wirtualnej rzeczywistości. Nadal nie jest to duża baza użytkowników, bo to są tysiące, też nie są miliony, są tysiące, więc też jeszcze różnego rodzaju studia projektanckie nie do końca są przekonane, czy wkłaść w to budżety dodatkowe, czy nie. Ale jedna rzecz, pozwolę sobie wrócić na moment do pytania o to, czy łatwo się obsługuje program. Wirtualna rzeczywistość ma jedną bardzo kluczową cechę. Tam jest szalenie prosty interfejs. Przykładowo znam wielu ludzi, którzy rozumieją gry wideo różne, jakby patrzą mi się w ekran, no duchowo wiedzą, o co w nich chodzi, ale dużym problemem jest kontroler. Dużym problemem jest to, że trzeba wiedzieć na klawiaturze bez patrzenia, co jak wciskać i tak dalej. Większość kontrolerów wirtualnej rzeczywistości jest projektowana tak, żeby to było wręcz przedłużenie rąk, a ponieważ gogle ma się na sobie, jeszcze nie trzeba za bardzo rozumieć od obracania się. Świetną robotę wykonują projektanci nakładek wirtualnych na znane nam usługi. Na przykład mając gogle na głowie, możemy oglądać inny film, po prostu wyemitować sobie film, a on na naszych goglach będzie tak jakby emitowany na sali kinowej. Będziemy się mogli rozglądać po wielkiej sali kinowej wypełnionej ludźmi, a przed nami na ekranie będzie tak jakby wysiedlany ten film. To ma dobre zastosowanie wśród ludzi, którzy leżą w szpitalach albo którzy się boją latać samolotem. Mianowicie zapuszczają sobie film w ten sposób, nie mają poczucia patrzenia się na laptop na sali szpitalnej. No jakby nie pozwala im się to aż tak wyrwać z tej rzeczywistości. A jak sobie założą gogle, jest taki jeden program, który pozwala oglądać filmy nie na sali kinowej, tylko na wyświetlanej na powierzchni liścia jakby terenie i człowiek jest wielkości mrówki. Dookoła sobie tam jakiś ptaszek ląduje i człowiek może sobie na takim wielkim liściu oglądać filmy. Są recenzje właśnie ludzi leżących na stałych szpitalach w Ameryce, że to jest dla nich no, życie zupełnie nowej jakości. Zobaczymy, kiedy zestawy do wirtualnej rzeczywistości masowo będą trafiać pod choinkę. Czy będzie to ten rok? To chyba dla wybranych i tych, którzy będą chcieli taki sprzęt sprowadzić jednak z zagranicy. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Dr Justyna Jasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu z Uniwersytetu SWPS. Dziękuję. Żegnamy się także my i życzymy Państwu oczywiście wesołych świąt i bardzo ciekawych, pożytecznych prezentów pod choinką, z których będziecie mogli Państwo aktywnie korzystać. Dziękujemy bardzo. Kasia Gizińska. I Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Autopromocja. Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po niezwykłe
zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Święta są szansą dla rodziny, mówi w Wigilię Bożego Narodzenia metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz. Separatyści w Donbasie złamali zawieszenie broni, twierdzi ukraińska armia. Betlejem już świętuje, ulicami miasta przeszła procesja harcerzy. Piotr Topuliński. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Kardynał Kazimierz Necz powiedział, że święta są szansą dla rodziny. Metropolita warszawski mówił w radiowej jedynce, że w dzisiejszym świecie rodzina ma dla siebie mniej czasu niż dawniej. To właśnie według kardynała sprawia, że święta są jeszcze ważniejsze niż kiedyś. Zawsze święta Bożego Narodzenia były ważne dla rodziny i może najbardziej ważne dla rodziny, ale kiedy sobie przypomnimy troszkę dawniejsze czasy i wcale nie tak dawne, to jednak rodzina w zwykłym dniu miała dużo więcej czasu dla siebie. Znaczy była razem przy posiłkach, była razem przy rozmowie, przy stole i tak dalej, dlatego że ludzie nie mieli swoich własnych dróg. Dzisiaj to rozbieganie rodziny jest niewątpliwie bardzo dużym zagrożeniem dla rodziny i w tym aspekcie święta Bożego Narodzenia są szansą i powiedziałbym, są ważniejsze nawet niż tak kiedyś, kiedy ta rodzina miała więcej czasu dla siebie. W tradycji chrześcijańskiej Wigilia kończy okres Adwentu i poprzedza uroczystość Narodzenia Pańskiego. Separatyści łamią zawieszenie broni, twierdzi ukraińska armia. Wcześniej wojskowi informowali o tym, że strzały w Donbasie ucichły. Bojówkarze jednak wznowili ataki. Świąteczne wstrzymanie ognia miało obowiązywać od północy. Na zawieszenie broni umówiono się z separatystami w ramach Mińskiej Grupy Trójstronnej. Strzały i wybuchy w Donbasie miały ucichnąć przed świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Pierwsze informacje z Donbasu były optymistyczne. Ukraińscy wojskowi z Centrum Kontroli i Koordynacji Wstrzymania Ognia i Stabilizacji na linii rozdziału sił donosili o wprowadzeniu zawieszenia broni. Jednak raport Sztabu Operacji Antyterrorystycznej mówi już o ostrzałach dokonanych przez prorosyjskich bojówkarzy. Do ostrzałów z wykorzystaniem broni strzeleckiej dochodziło w okolicach miejscowości Żowte, Marynka, Szyrokine i Nowotroickie. Jak czytamy w komunikacie, ukraińska armia nie odpowiadała na prowokacje. Wczoraj ukraiński prezydent Petro Poroszenko zaapelował do Rosji o realizację umowy o wstrzymaniu ognia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Betlejem rozpoczęło świętowanie Bożego Narodzenia. W południe miejscowego czasu przez miasto przeszła uroczysta procesja harcerzy. O północy we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny odprawiona zostanie pasterka. By świętować Boże Narodzenie w miejscu, gdzie urodził się Chrystus, do autonomii palestyńskiej przyjechały tysiące ludzi z całego świata. Katolickie święta są dopiero pierwszymi z całej serii. Święta w Betlejem trwają dużo dłużej, dlatego że mamy przynajmniej trzy różne kalendarze. Zaczynają katolicy. Święta Bożego Narodzenia dla prawosławnych są później, więc te święta są przedłużone. Mówi mi polski dominikanin pracujący w Ziemi Świętej ojciec Łukasz Pomko. Pielgrzymi, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do Ziemi Świętej na Boże Narodzenie, często zwracają uwagę, że święta różnią się od tych w Europie. Jednak, jak mówi ojciec Pomko, w ostatnich latach pogoda w Betlejem coraz bardziej przypomina tę w Polsce. Mamy czasem przekonanie, że Izrael, Palestyna to są ciepłe kraje, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jednak w górach, więc te ciepłe kraje zimą wcale nie są takie ciepłe. Temperatura w nocy może spadać do okolic zera, może zdarzyć się również śnieg. Dwa lata temu o tej porze mieliśmy nawet śnieg w Jerozolimie i śnieg również w Betlejem. Wiele grup pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do Betlejem, odprawia w nocy swoje własne pasterskie msze nie w centrum miasta, a na okolicznych wzgórzach, nazywanych polami pasterzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Słońce w Warszawie zajdzie o 15:26. W tym roku pierwszą gwiazdką wigilijną będzie planeta Wenus, a spośród gwiazd jako pierwsze tuż po zachodzie będą widoczne Vega oraz Capella. Zgodnie z polską tradycją kolację wigilijną powinno rozpoczynać się, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda. Symbolizuje gwiazdę betlejemską, która według Biblii zwiastowała narodziny Chrystusa. Gwiazda betlejemska to także roślina, mówi Tomasz.
Tomasz Michalik z gospodarstwa ogrodniczego w Trzęsaczu koło Bydgoszczy. Była znana już jako roślina ozdobna nawet na początku ubiegłego wieku. Natomiast na pewno nie w takiej formie i te rośliny, które były znane, nie wyglądały tak jak dzisiejsze poinsecje. Taka nowoczesna poinsecja zbliżona do tych, które dzisiaj kupujemy, pojawiła się w latach 70. To był czas jeszcze innego systemu politycznego w Polsce, innych realiów, ale już pojawiały się produkcje na zlecenie przede wszystkim Szwedów. Ma się nad polskich Szwedów i Duńczyków. Były kombinaty ogrodnicze w Koszalinie i te kombinaty produkowały poinsecje właśnie na potrzeby tamtych rynków, a przy okazji jakiś odmysł, to się mówi odrzut eksportu. W Trzęsaczu przez kilka miesięcy hoduje się gwiazdę w szklarniach o powierzchni blisko 3 hektarów. Potem, ale żeby się przypodobać niepochmurne pada w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasia na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do 2 stopni powyżej zera w centrum i 6 stopni na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany w centrum i na północy, umiarkowany i dość silny. Nie wiedzą, kogo mają popierać, co mają wierzyć, w jakie słońce. Czyli wiara w słońce dzisiaj to jest oddawanie czci nauce, poglądom, a Biblia mówi o tym odwrotnie, że gwiazdy z nieba spadać będą w takim sensie, że wszelkie autorytety naukowe, samochody, ludzi, możliwe, że będzie można kupić. Gwiazdy spadać będą, niektórzy słyszeli, że autorytety spadać będą, że papa człowiek obiecał, że to nieprawda. To będzie spadać, to spada. Się dopiero okaże. Proszę Państwa, Mercedes-Benz z 2016 roku można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Przekonaj się, ile na pewno będzie kosztował Twój nowy Mercedes. Tu Polskie Radio 24 i mamy wrzosty, świątecznie, świąt Bożego Narodzenia dziś, 24 grudnia, sobota. Zapraszam na nasz program do godziny 20, a co przed nami magazyn motoryzacyjny już za kilka minut. Dziś o bezpiecznych świętach w drodze, jak bezpiecznie dojechać na święta, jak z nich powrócić, dlaczego jazdą należy się wystrzegać alkoholu i dlaczego przejedzenie nie sprzyja prowadzeniu auta. O tym wszystkim Mariusz Gzyl i jego goście za kilka minut w Polskim Radiu 24. Poznajmy się, czyli między nami zwierzętami, to audycja o zwierzętach. Dziś ten dzień, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem, o mowie zwierząt właśnie dziś po 16 na naszej antenie. Gościem dr Aleksandry Szywały będzie profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii. O czym rozmawiają zwierzęta? Czy potrafią zrozumieć człowieka? Czym ludzie rozumiemy mowę zwierząt? Tym wszystkim dziś w Wigilii. Audycji Poznajmy się, czyli między nami zwierzętami. Po 16.30 z kolei audycja Najważniejsze narodziny. Ksiądz Krzysztof Ołtakowski zaprasza na rozmowy o duchowym sensie Bożego Narodzenia. Audycja o samej dacie Bożego Narodzenia. Skąd się wzięło to święto w kalendarzu? Co właściwie świętujemy? Jak ważne to czynić? W sensie najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Po 16.30 Najważniejsze narodziny. Kontynuacja tej audycji również po godzinie 17.00. Polacy Werbowi mają swój dom. Na ten program zapraszam po 17.30. Po 18.00 z kolei jak co sobotę Jakub Moroz i rozprowadź kulturalny. Dziś o historycznych i kulturowych aspektach Bożego Narodzenia. Ksiądz dr Stanisław Adamiak, historyk Kościoła Wczesnych Wieków z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Sebastian Adamkiewicz, historyk, będą gośćmi audycji Rozprowadź Kulturalny po 18.00. I jeszcze jedno zaproszenie po godzinie 19.00. Zapraszam na spotkanie z Magdaleną Modliborską. Wigilia Bożego Narodzenia, czekanie na Boga. A ty wiesz, na jakim to telefonie gra? Dziecko swoje biologiczne, dziecko lewe. Gra na telefonie na kartę, która została zarejestrowana na Orange. Rozmawiamy z Magdą. Na mnie. Modliborską już teraz gorąco. Dostała 1000 złotych nagrody i 60 GB internetu. Radio 24. To nie jest żaden abonament, to jest zwykła karta. Informacji dnia z powodu zagrożenia terrorystycznego we Włoszech będą to święta pod specjalnym nadzorem. Szczególnie w Rzymie, gdzie jest Watykan należący do miejsc najpilniej strzeżonych. Natychmiast po poniedziałkowym zamachu w Berlinie na ulicach Wiecznego Miasta pojawiły się specjalne betonowe zapory uniemożliwiające wjazd samochodów ciężarowych. Za radą stołecznej komendy policji władze Rzymu wydały zakaz wjazdu
ciężarówek do ścisłego centrum od 24 do 26 grudnia, a także pierwszego dnia nowego roku oraz na Trójkę 29 do 1 stycznia obowiązywać będzie zakaz podpalania materiałów pirotechnicznych, petard i sztucznych ogni. Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uprzedziło, że istnieje możliwość odwołania zgromadzeń i manifestacji cywilnych i religijnych, jeżeli nie uda się zagwarantować bezpieczeństwa ich uczestnikom. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. FBI ostrzega mieszkańców Stanów Zjednoczonych przed możliwymi atakami ze strony terrorystów w czasie świąt. Tak zwane Państwo Islamskie wezwało swoich zwolenników w USA do złożonej aktywności. Federalne Biuro Śledcze podaje, że celem terrorystów mogą być przede wszystkim różne zgromadzenia kościelne organizowane z okazji świąt. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA podał, że takie informacje znalazły się na stronach internetowych, które wspierają tak zwane Państwo Islamskie. Nie ma jednak konkretnych doniesień, w którym z amerykańskich miast może być przygotowywany atak. Szczególne środki bezpieczeństwa z tego powodu zastosowano m.in. w Nowym Jorku i Chicago. Policja prosi o natychmiastowy kontakt, gdy ktokolwiek zobaczy coś podejrzanego. Służby Stanów Zjednoczonych wzmożoną czujność w całym kraju mają po poniedziałkowym ataku w stolicy Niemiec, Berlinie, do którego przyznali się terroryści z Państwa Islamskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję wzywającą Izrael do natychmiastowego zaprzestania budowy osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. Rząd Izraela uznał decyzję Rady Bezpieczeństwa jako haniebną, natomiast przewodniczący ONZ Ban Ki-moon przyjął ją z zadowoleniem. W przegłosowanym dokumencie napisano, że budowanie żydowskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu jest bezprawne i pogwałca międzynarodowe ustalenia w regionie tym Palestyny. Żąda utworzenia niepodległego państwa. Ostatnie działania Izraela tylko utrudniają i tak bardzo skomplikowany proces pokojowy w tym regionie. Stany Zjednoczone jak zwykle zachowują się powściągliwie wobec rządu w Tel Awiwie. Jak zdaniem komentatorów należy traktować wstrzymanie się w tej sprawie od głosu. Biały Dom w specjalnym komentarzu podkreślił, że rezolucja słusznie potępia przemoc i wzywa do podjęcia negocjacji. Waszyngton nie zgadza się jednak ze wszystkimi aspektami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Chiny powinny zredefiniować swój potencjał nuklearny. Takie słowa znalazły się w komentarzu redakcyjnym dziennika Global Times. To reakcja chińskich mediów na zapowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa, który uważa, że Stany Zjednoczone powinny rozwijać broń atomową, a więcej w relacji naszego korespondenta. Global Times zauważa, że na słowa Donalda Trumpa zareagowały już władze w Moskwie, które także uznały za konieczne rozwijanie potencjału nuklearnego. Niektórzy Chińczycy uważają, że Chiny nie powinny być częścią nuklearnego wyścigu zbrojeń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, pisze chiński dziennik. Dodaje, że Chiny nie muszą uczestniczyć w takim wyścigu zbrojeń, ale powinny za to zredefiniować własny potencjał nuklearny. W opinii autora komentarza Chiny powinny dysponować wystarczającym potencjałem, aby odpowiedzieć na pokaz siły ze strony USA. Chińska armia powinna dysponować zaś taką ilością broni, która przekona Stany Zjednoczone, że militarne prowokacje spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony Chin, pisze chiński dziennik. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny kolejny raz zablokował separatystyczne dążenia Katalonii. W wydanym orzeczeniu oficjalnie poinformował o swej decyzji zablokowania przyszłorocznego referendum niepodległościowego. Trybunał uznał też, że sprzeczne z konstytucją są niedawne uchwały Katalonii, na których mocy region miałby się odłączyć od Hiszpanii. Ewa Wysocka. Tym razem skarga do Trybunału Konstytucyjnego została złożona nie przez centralny rząd, tylko przez regionalne partie opozycyjne. Uznały one, że październikowe decyzje o referendum i rozpoczęciu tak zwanego procesu odłączania się od Hiszpanii są sprzeczne z konstytucją. Sędziowie przyznali im rację. Nie po raz pierwszy Trybunał blokuje separatystyczne dążenia Katalonii. Przed 2 laty odrzucił deklarację niepodległościową regionu. Po niej sędziowie zakazali organizowania referendum niepodległościowego, otwarcia w Barcelonie katalońskiego urzędu podatkowego i biura na rzecz narodowych przeobrażeń. Wkrótce będą zapadać kolejne decyzje Trybunału związane z Katalonią. Sędziowie muszą rozpatrzeć 28 skarg złożonych na gabinet Mariano Rajoya przez Generalitat, kataloński rząd, i 16 złożonych przez Madryt na Barcelonę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
Nadal rośnie liczba osób zmieniających sprzedawcę prądu, ale wolniej niż w roku 2015. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim odbiorców indywidualnych, w mniejszym stopniu biznesowych. Zmieniać sprzedawcę można od 2007 roku. W tym czasie do końca października tego roku zdecydowało się na to ponad 450 tysięcy gospodarstw domowych. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku blisko 61 tysięcy. Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki powiedziała, że w ostatnich miesiącach roku widać duży ruch, zwłaszcza w grudniu. Tak samo jak i w ubiegłym roku, grudzień był miesiącem, kiedy najwięcej dokonuje się zmian sprzedawców prądu, z tego powodu, że te umowy często są roczne. Więc tak naprawdę pełen obraz to będziemy mieć w pierwszym kwartale 2017 roku, jak wygląda ostatecznie ta liczba zmian sprzedawców prądu. Nie każda zmiana oznacza niższe rachunki za prąd. Przed podpisaniem nowej umowy warto bardzo dokładnie ją przeczytać i przeanalizować. Zmieniać sprzedawcę prądu można dowolną liczbę razy. Ceny paliw w Polsce są mocno zróżnicowane. Wpływa na to kilka czynników, m.in. położenie stacji, kto jest jej właścicielem, czy duża sieć, czy należy ona do osoby prywatnej, a także pora roku. Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego powiedział, że zachód kraju i część południa to te regiony, w których ceny paliw są zwykle wyższe niż w innych miejscach Polski. To oczywiście wiąże się z tym, że mamy tutaj do czynienia z tak zwaną turystyką paliwową, czyli nasi zachodni sąsiedzi przyjeżdżają na zakupy paliwowe. To oczywiście wynika z różnicy ceny, jakie obserwujemy na naszym rynku i na rynku niemieckim. Wykupić tańsze paliwo, oprócz poszukiwania tańszych stacji, warto sprawdzać także promocja, jak bezpiecznie dojechać i tanio na święta, jak z nich wrócić, dlaczego przed jazdą nie należy zażywać alkoholu, o tym wszystkim przez najbliższe minuty w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Magazyn motoryzacyjny. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie w tym bardzo, ale to bardzo szczególnym dniu, kiedy Państwo zazwyczaj już o tej porze kończą przygotowania do wigilijnej kolacji. Choinki już pewnie ociosane, osadzone w stojakach. Pora teraz je ubierać, ale też już Państwo to mają za sobą. Potrawy wigilijne też powoli dojrzewają gdzieś tam za ścianą w kuchni. No ale postanowiliśmy dziś to wigilijne popołudnie, a dla niektórych już wigilijny wieczór, spędzić też na przygotowaniach, tylko że przygotowaniach naszych motoryzacyjnych, samochodowych do świątecznej wyprawy. Okazuje się bowiem według badań izb turystycznych, że aż 40% Polaków właśnie korzysta z przerwy świątecznej, wyjeżdżając w Wigilię lub tuż po, czyli w pierwszym lub drugim dniu świąt gdzieś dalej, czyli robiąc sobie takie małe zimowe ferie, które przeciągają się aż do nowego roku. Myśleliśmy sobie, że warto by Państwu przypomnieć kilka jeszcze takich ważnych reguł, które sprawią, że ta podróż odbędzie się bezpiecznie i że tylu, ilu Państwa wyjedzie, tylu wróci i to całych i zdrowych, bo taka podróż, mimo że 300, 400 czy 500 kilometrów na przykład do Zakopanego, to wcale nie świadczy o tym, że można ją zrobić od tak na pstryknięcie. Zima, mimo że temperatury oscylują wokół zera, to nie jest wcale taka łatwa pora do podróży, ze względu chociażby na to, że nawet nie z godziny na godzinę, ale z kilkunastu minut na kilkanaście minut potrafi się ta pogoda naprawdę zmienić i to diametralnie z burzami śnieżnymi włącznie. A kogo najlepiej zaprosić, żeby Państwu poradził i wytłumaczył? No kogoś, kto robi dziesiątki tysięcy kilometrów i to nie tylko samochodem. Ktoś, kto te samochody testuje, rozbiera je i w nich grzebie, bo jest też mechanikiem, a przy okazji uprawia tyle sportów, że potrafi łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli wykorzystać to, co w sporcie niezbędne do tego, żeby samochodem podróżować bezpiecznie. A mówię o znanym Państwu dziennikarzu motoryzacyjnym i blogerze Damianie Śmigielskim. Witaj, Damianie, dzień dobry. Dzień dobry. Wiadomo, że taka podróż wiąże się nie tylko z kondycją i z przygotowaniem kondycyjnym. Wiem, ktoś może się teraz uśmiać albo mnie wyśmiać, jaka kondycja i jakie przygotowanie, ale od naszego stanu zdrowia bardzo dużo zależy, bo z policyjnych chociażby statystyk wynika, że jako społeczeństwo jedzące pigułki wszelkiej maści na wszystko kilogramami, jesteśmy w europejskiej czołówce, odbija się to potem na naszym prowadzeniu samochodu i wiele wypadków z tak zwanych przyczyn nieznanych, czyli na przykład nagłego z nieznanych przyczyn zjechania na przeciwległy pas ruchu, wiąże się z tym, że jesteśmy na coś chorzy albo przedawkowaliśmy jakieś leki, które wywołały taką, a nie inną kondycję. Jeździsz na rowerze pasjami, jeździsz na nartach, uprawiasz też inne sporty, więc wiesz, jak to
wszystko ze sobą się wiąże. Ale od początku. Auto to jest dzisiaj takie narzędzie, w które zazwyczaj wsiadamy, przekręcamy kluczyk, kontrolka i komputer wyświetlają check, ok, możesz ruszać w podróż, ale czym innym jest ruszyć w podróż do biura 7, 10, 15 czy 30 km, a czym innym 300, 400 czy 500. A to są zupełnie inne dystanse i wymagają czego innego od kierowcy. Często jeżdżąc do biura, poruszając się po mieście, pozwalamy sobie na to, żeby być źle ubranym, chorym, żeby przyjąć leki, żeby jeść coś ciężkostrawnego. Albo w ogóle nie zjeść. Natomiast jeżeli jedziemy w trasę, to co powiedziałeś, wiele osób może się zaśmiać, że powinniśmy się do każdej trasy przygotować. No bo wiesz, to brzmi trochę tak jak wtedy, kiedy my byliśmy dziećmi i rodzice brali mapy i na 3 dni przed podróżą już ją planowali. Już się planowało, rysowało. Termosy, kurczak na zimno. A pierwsza stacja za Warszawą w stronę Katowic była przy skręcie na Skierniewice. No tak było, ale teraz też powinniśmy planować i nie powinniśmy dać się zjeść temu, że mamy nowoczesne auta, w których jest masa elektroniki, która dba o nas. No wiesz, tak się trochę wmówiło ludziom, że same te auta nas dowożą i taki dystans dzisiaj jak 1000 czy 2000 nawet kilometrów to nie robi wrażenia. No być może na niektórych nie robi, jednak gdyby nie robił, to nie byłoby aż tylu wypadków powodowanych zmęczeniem. Znaczy to wynika z tego, że samochody są mniej awaryjne, mniej palą, bardziej komfortowe i możemy sobie pozwolić na to, żeby 12 godzin spędzić w kokpicie samochodu. Natomiast też no, żaden producent samochodu nie powie nam wprost, że jazda samochodem no niestety jest niebezpieczna. Auto jest niebezpieczne, no bo jeżeli się poruszamy z prędkością 90 km na godzinę, to 30 metrów pokonujemy w niecałe 1,5 sekundy. I przez te 1,5 sekundy możemy kichnąć, a wtedy czego byśmy nie zrobili, to zamkniemy oczy, możemy odwrócić oczy, żeby postawić coś na nawigację, stację radiową, żeby sprawdzić, czy dzieci się nie obsmarkały, czy grzecznie piją sok, sprawdzić telefon, cokolwiek, no i może się wydarzyć coś złego. Powinniśmy się przygotowywać do trasy, jeżeli będziemy wyspani, jeżeli dobrze wybierzemy sobie porę wyjazdu, jeżeli pogodzimy się z tym, że w takim okresie świątecznym natężenie ruchu jest duże i nie założymy sobie jakiegoś nierealnego czasu dojazdu, to będzie nam się dużo spokojniej jechało. Po prostu pogodzimy się z tym, że 300 km może będziemy robić 5 godzin. Trudno. Wszyscy będą jechali razem z nami. Trafi się kilku zawodników, którzy będą chcieli poboczem, pod prąd, na trzeciego, ale my nie powinniśmy w ten sposób się zachowywać, po prostu dobrze zaplanować sobie trasę i pogodzić się z tym, że w jakimś czasie dojedziemy. Poza tym, Damian, to jest wyjazd świąteczny i to ma być przyjemność, to ma nam sprawiać frajdę. To jest w związku z czym przecież te 5 godzin to będzie okej, jeśli na przykład staniemy jeszcze w jakiejś fajnej restauracji po drodze w jakimś zajeździe, zjemy sobie taki świąteczny obiad na luzie, gdzie będziemy wypoczęci. Tutaj naprawdę nie ma się tego spieszyć, tym bardziej, że ta godzina w jedną czy drugą stronę nas momentalnie będzie w internecie. Wiem, niektórzy chcą na przykład na maksa wciskać gaz, żeby zdążyć przed zmrokiem, bo im się źle jeździ na przykład po ciemku. To może po prostu nie godzinę wcześniej wyjadę. Jakoś trzeba być odpowiedzialnym za to, co robimy. Ten przypadek takiego pośpiechu zupełnie bezsensownego. Rajze fiber. Tak, ale to jest widoczne właśnie szczególnie przy wyjazdach na urlop. Czyli jak jeździmy do pracy, to stoimy grzecznie w korku i nie jedziemy sobie. Wiemy, że trzeba oddać. Trzeba swoje oddać. Jedziemy gdzieś tam nawet służbowo. No, jakoś jednak inaczej do tego podchodzimy. Tak, ale to jest ten nasz najcenniejszy czas, ale prywatny. Ale nagle jak jedziemy na wakacje, to jest histeria. Mąż z żoną się kłóci, dzieci płaczą, wszyscy są wkurzeni, a jadą na urlop, mają wypoczywać. I czy ten parawan ustawią o 13 czy o 17, to i tak ten dzień jest stracony i lepiej go wykorzystać na to, żeby na przykład nie jechać zatłoczoną autostradą, tylko pojechać sobie gdzieś przez Szwajcarię Kaszubską. No a jeżeli jedziemy w drugą stronę, bo w góry coś szczególnie jest popularne zimą, to też nie musimy się na przykład z Warszawy tłuc siódemką, tylko można wygodnie dojechać gierkówką do A4. Jest to 100 km dalej, ale w komfortowych warunkach jezdnia, która ma bezpiecznie jeden kierunek jazdy, jest oddzielona barierami, unikamy w ten sposób dróg dwukierunkowych, gdzie naprawdę bardzo łatwo o nieszczęście, szczególnie, że drogi będą pełne tych, o których powiedziałeś, szybkich i wściekłych, takich nazwijmy. No będzie dużo szybkich i wściekłych. Łatwo o czołówkę. Tak, ale będzie też dużo tak zwanych niedzielnych kierowców, ludzi, którzy naprawdę bardzo rzadko wyjeżdżają poza miasto. Oni mogą jechać swoim tempem. Ci szybcy i wściekli będą się denerwować, że tam ci są zawali drogami. Poza tym i będą ci kierowcy osobówek zachowywać się
dokładnie tak, jak ci kierowcy, których kierowcy osobówek nie lubią na autostradach, czyli kierowcy ciężarówek, którzy się wyprzedzają, mając różnicę prędkości 0,5 km/h. Umówmy się, przy jeździe samochodem osobowym, nawet jeżeli gość jedzie 80, a ja jadę 90, to wyprzedzanie go nie ma sensu, jeżeli nie jesteśmy w stanie wyprzedzić 50 samochodów na przykład. Bo jeżeli wyprzedzimy 10, to gwarantuję, że jeżeli to nie jest autostrada, a nawet na autostradzie na dwójce w kierunku Świecka, jest duża szansa, że wystarczy źle wybrać bramkę na punkcie poboru opłat i jest neutralizacja jak na rajdzie i znowu się spotykamy, znowu zaczynamy wyścig od zera. To kompletnie niczemu tak, nie służy. Marek jest zmęczony, nie, samochód się zużywa. On jest tak obrażony, tego, że nie ogarnia, że jak on pije, to on stanie, chce to nam mówić, zieleni, nie zdążymy nas zahamować, postraszy, kogoś. To są sytuacje stresujące. To ja to przenoszę zawsze na uwielbiane przeze mnie lotnictwo. No, nikt nie chciałby, żeby pilot samolotu, który leciał na wakacje, zaczął się zmieniać na drodze kołowania, a później leciał na swój sposób, wbrew wszelkim regułom. Są pewne zasady, jeżeli wszyscy ich przestrzegają, to jest bezpieczne. Umówmy się, to bardzo rzadko jest tak, że ktoś nie przestrzega przepisów. Tak? Oczywiście można powiedzieć, no bo się rozkojarzył, no ale to rozkojarzenie to jest też brak odpowiedzialności, brak zrozumienia tego, że za kierownicą jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale też za innych i nie możemy myśleć o niebieskich migdałach. Pamiętajmy, że jeden rozkojarzony, czy też po prostu niewprawny, czy też tak zwany niedzielny, a w tym przypadku świąteczny kierowca, to jest zagrożenie dla kilkudziesięciu co najmniej uczestników ruchu na dystansie tych kilku czy kilkunastu kilometrów, które będzie pokonywał, bo nie zapominajmy też, że gdy będziemy jechali zwykłymi drogami krajowymi, czy wojewódzkimi, czy wreszcie powiatowymi, zaroi się od rodzinek, które jadą właśnie do swojej rodziny albo znajomych na niedzielny, świąteczny i im się obiad. Nie śpieszy. I oni mają tak, mało tego, że im się nie śpieszy, to jeszcze być może te promile dopiero niedawno wyparowały, jeżeli to jest jakaś taka mała... Czasem niestety w tych pokojach małych miejscowości te promile nie wyparowują i jeździ się na lekkim gazie. No bo to tylko 3 km. Bo to tylko 3 km. No to są już takie, nie chcę tego nazwać patologiami, ale to są swego rodzaju patologie dręczące te mniejsze społeczności, gdzie policjant jest z najbliższej okolicy. Wszyscy się znają. Tak, często zatrzymuje kogoś i nawet jeżeli go ukaże mandatem albo zabierze mu prawo jazdy, to naraża się na to, że będzie napiętnowany w tej małej społeczności, no że przecież Staszkowi prawo jazdy zabrał, jak teraz Staszek ma do pracy jeździć. Jest jeszcze ogrom pracy przed nami do zrobienia, żeby ludzie zrozumieli te wszystkie sprawy, jak to w piosence Muńka Staszczyka było, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje. No niestety trochę odstajemy. No, czyli musimy naprawdę mieć sporo wyobraźni, co się może dziać, jeżeli przejeżdżamy przez taki wiejski teren, bo latem natkniemy się tam na pana po kilku piwach w ciągniku, bo przecież on tylko w pole jedzie i na pole dojeżdża, to może jechać po dwóch piwach i to już żaden problem. Takie rzeczy są i się zdarzają. Nie chcę mówić, że są nagminne, ale jednak, więc jeżeli będą państwo jechać i w terenie zabudowanym, czyli prędkość spadnie z 90 do 50, a państwu się wydaje, że tak pusto, bo to wieś i wszyscy siedzą przy choince, to ten jeden może nie siedzieć, tylko właśnie przecinać drogę, niestety... bo pojadą i może tych 40 km będzie za dużo, żeby ominąć kogoś, kto wymusza i nieszczęście. Niestety zdarza się czasem tak, że taki człowiek czasem leży na środku drogi, ja się z tym spotkałem. Ja spotkałem się z kolei z kimś, kto najprawdopodobniej usnął na sankach. Ciągnął te sanki, ciągnął. Spotkałem gościa leżącego na sankach w poprzek drogi, na takiej drodze właśnie powiatowej. Więc musiał się dobrze zmęczyć podróżą i wizytą. Nie wiem dokąd i po co ciągnął te sanki. Tam coś dziwnego, jakiś taki przedmiot. Dobrze, że jezdnia była zaśnieżona. Jechałem po ubitym śniegu, bo odróżniał mi się w nocy. No tak, ale taki człowiek może nie mieć elementów odblaskowych wymaganych prawem. Święta zapowiadają się na duży raz ciepłe, więc raczej nie spodziewam się tego, że spadnie śnieg. Ale będzie ciemno, może będzie padał deszcz. My pojedziemy sobie przez ten teren zabudowany zamiast 60 to 90 i możemy takiego leżącego na przykład przejechać. I oczywiście to będzie jego wina, ale my będziemy musieli żyć z tą świadomością, że po nim przejechaliśmy i go zdjęliśmy z drogi. Więc to nie są takie czarno-białe sytuacje i to nie jest amerykański film akcji. I trzeba pamiętać, że różne sytuacje się zdarzają, a wciąż jednak na polskich drogach dochodzi do nieprawdopodobnych zdarzeń, które... No, z jazdą autostradą pod prąd włącznie. O, to jest dosyć... Ja ostatnio, to jest droga krajowa numer 7. I to nie gdzieś w głuszy, tylko na odcinku łączącym Łomianki z Warszawą, pan rowerem jechał lewym pasem pod prąd.
rowerem. Dorosły człowiek, ubrany oczywiście na ciemno szaro. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale było to dla mnie tak nieprawdopodobne, że dopiero jak go wyminąłem, to się zorientowałem, że tak, ten gość naprawdę jedzie na drodze, gdzie dozwolona jest prędkość 100 km na godzinę pod prąd lewym pasem. Takie rzeczy się zdarzają i to nie gdzieś na głuchej wsi, ale właśnie na rogatkach Warszawy. Chociażby, proszę Państwa, wracamy za chwil kilka. Proszę się nie przejmować. Wiem, że to zabrzmiało jak thriller, ta pierwsza część, ale tylko po to, żeby u Państwa też troszkę refleksji wywołać, co się może dziać. Wszystko po to, by ta podróż upłynęła naprawdę fajnie i sympatycznie i dostarczyła tylko samych miłych doznań i wspomnień, a już po przerwie porozmawiamy o tym, jak przygotować siebie i jak przygotować auto. Informacje dnia w skrócie. 15.30, Piotr Topoliński. Wigilia dla ponad 1000 potrzebujących i bezdomnych została przygotowana w krużgankach zakonu franciszkanów w Krakowie. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się przed chwilą wspólną modlitwą i życzeniami. Wieczerze przygotowali zakonnicy, siostry Albertynki i wolontariusze Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Nie jestem pierwszy rok, tylko któryś z rzędu i naprawdę tu jest bardzo przyjemnie i każdy się chwali. Elegancko przygotowane. Przygotowaliśmy zupę grzybową, ziemniaczki, surówka z kapusty kiszonej i rybka. Na stołach mamy bardzo ładnie udekorowane, mamy bułeczki drożdżowe, mamy jabłuszka, ciasteczko. Czasami sytuacja tak wyszła, że trzeba po prostu gdzieś tu znaleźć jakąś drobną duszę, gdzieś tam podzielić się opadkiem to z bliskimi, takimi, którymi po prostu w takich warunkach się znajdują. No ale to nie jest źle, no po prostu nie trzeba się załamywać, trzeba iść uśmiech na twarzy. Nam jednym ludziom to wszystko dodają otuchy. Po wieczerzy każdy uczestnik spotkania otrzyma paczkę żywnościową przygotowaną przez Centrum Wolontariatu Krakowskiej Caritas. Papież Franciszek odwiedził swojego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI, mieszkającego w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich. Ojciec Święty złożył mu życzenia na Boże Narodzenie. O wizycie poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe. Franciszek złożył wizytę 89-letniemu Benedyktowi XVI wczoraj po południu. Takie odwiedziny ze świątecznymi życzeniami w budynku Mater Ecclesiae, gdzie mieszka Józef Ratzinger, stały się już tradycją. Jak zauważył Watykan, gest ten wpisuje się w prostotę codziennych relacji między papieżem i jego emerytowanym poprzednikiem. Separatyści łamią zawieszenie broni, twierdzi ukraińska armia. Wcześniej wojskowi informowali o tym, że strzały w Donbasie ucichły. Bojówkarze jednak wznowili ataki. Świąteczne wstrzymanie ognia miało obowiązywać od północy. Na zawieszenie broni umówiono się z separatystami w ramach mińskiej grupy trójstronnej. Jak czytamy w komunikacie, ukraińska armia nie odpowiadała na prowokacje. Kilkadziesiąt osób spotkało się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w stolicy Białorusi, Mińsku. Mija dziś 218. rocznica urodzin wieszcza. Adam Mickiewicz urodził się na ziemi nowogrodzkiej, która obecnie leży na terytorium Białorusi. Uczestnicy uroczystości najpierw modlili się w mińskim kościele pod wezwaniem świętych Szymona i Heleny. Potem przeszli pod pomnik, gdzie śpiewano kolędy, recytowano Mickiewicza w różnych językach i wspominano jego postać. Ksiądz Władysław Zawalczyk, uznany animator życia duchowego i kulturalnego w Mińsku, powiedział Polskie Poradki, że pod pomnikiem wieszcza w białoruskiej stolicy już od 9 lat spotykają się ludzie ceniący jego twórczość. Przychodzą nie tylko miłośnicy ślusarski, szukają tej możliwości, żeby i posłuchać, i wystąpić. Ksiądz Zawalniuk przekazał też najlepsze życzenie świąteczne dla naszych słuchaczy. Serdeczne pozdrowienie od Adama Mickiewicza, którego jesteśmy w gościach dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radio na cały świat. Duchowny dodał, że sam osobiście z twórczością poety po raz pierwszy zetknął się będąc w seminarium duchownym w Rydze, stolicy Łotwy w 1974 roku, gdy doskonalił język polski. 55 25 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
24.
536 600 500 36 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 następnie 48 56 dla wszystkich jubilatów solenizantów. Śpiewa teraz zespół Wawel wraz z Janem Wojtakiem. I tak warto mieć, no chyba, że państwo mają samochód, który konstrukcyjnie nie przewiduje broni na zapas, a tylko specjalny lateksowy reparat, ale to już inna kwestia. Bardzo podoba, że ta Ewka leży teraz brzuchem do góry i jest obrażona na cały ten operowy wigilijny świat, chociaż nigdzie nie idzie. Zanim się państwo przejdzie, ale nie po śledziku firmowym, który się przeciągnął. A ja lubię tak, że nie mówiłem, bo inaczej nie byliśmy w stanie. Proszę pamiętać o tym, że szyldety, które zabieramy, już prawo jazdy zajęte po spożycie alkoholu. Bardzo wiele to jest pańskim zdaniem połowa. O, no tak, jak to widzimy na tym kraju, jeszcze to prawo nie wyparowało, więc proszę się nie przyjść. Cześć, mentorami, pedagogami. Oczywiście w Radiu Maria takie są muzyki. Wiemy, że życie układa się różnie i że czerwony gitar z dawnych lat, co oni kręcą. Impreza, te wszystkie hasła znane. Także proszę Państwa, my tu o pijaństwie, no i przy Wigilii, koło Wigilii. Modlą się pod figurą, a właściwie wcale się nie modlą. No tak diabła mają za skórę. Wystarczy, że Państwo są przemęczeni po takiej nocy czy wieczorze i to też wpływa na Państwa reakcję za kierownicą, a więc to naprawdę nie są śmiechy, chichy, tylko poważna sprawa, szczególnie jeśli Państwo gdzieś jadą 400 czy 500 kilometrów. Wiemy, co mamy zrobić ze sobą, wiemy i przypominamy, że musimy ubrać się w sposób, który będzie bezpieczny. A co to znaczy w sposób bezpieczny, bo powinniśmy mieć strój, który nie utrudnia pasom bezpieczeństwa wykonywania swojej pracy, czyli kurtki powinny być cienkie, albo powinny być zdjęte, no albo przynajmniej rozpięte. Nie siedzimy w biurze 8 godzin w kurtce, prawda? Tak, no i poza tym pamiętajmy, że... Co to czasem, znaczy rozpięte? No, jeżeli mamy grubą kurtkę, to dobrze jest ją rozpiąć i rozsunąć na boki, tak żeby pas przylegał pod brzuchem i na klatce piersiowej do obojczyka. Chodzi o to, mówiąc krótko, że odpukać... Gdyby cokolwiek, to my się wyślizgniemy. Nawet się nie wyślizgniemy, tylko że ten luz, który daje nam kurtka, my nie jesteśmy w stanie tak dociągnąć pasa. Napinacz pasa też nie jest w stanie go tak później dociągnąć. Mamy jakiś luz. Ten luz pozwala naszemu ciału się rozpędzić. Ta kurtka przy przeciążeniu, przy kolizji, przy 40-50 na godzinę nawet zostanie idealnie sprasowana. Pamiętajmy też, że wtedy w sposób niekontrolowany przesuwamy się w stronę kierownicy. A tam airbag. A tam poduszka powietrzna, która po prostu wybucha jak granat. O tym trzeba pamiętać. To jest eksplozja, bez prochu, ale eksplozja. Ktoś odszronił samochód, bo o tym też Państwu przypominamy. Nie jedziemy na tak zwanego czołgistę, tylko doprowadzamy szyby do stanu używalności, czyli no i włączamy wentylację, żeby od środka szyby nie jak były zapalone. Jak jest klima, to obowiązkowo klima, jak nie ma, to ogrzewanie również, w tym taka funkcja. Moglibyśmy ją nazwać funkcji w kuchence mikrofalowej defrosty. Tak. Ale ja mówię, no to i sobie tam później przychodź, bo to są prośby, no, rozdrażanie przed tym szyby. Ale po ścianach nie. W amerykańskich samochodach, w związku z czym puszczamy to ciepło na szybę, jak mamy klimę, to ustawiamy sobie na auto. Najlepiej auto 22 stopnie i to wszystko będzie działo samodzielnie. Ogrzewanie tej szyby, bo ona samodzielnie, czyli wtedy, kiedy już sobie wszystko zrobi, to sobie zgaśnie ta kontrolka i szyba się sama. No czasem w niektórych samochodach nie wiem, trzeba to na to zwrócić uwagę, oczywiście, jeżeli ruszamy z lusterka, mamy możliwość włączenia do ogrzewania. Też musimy mieć pełen przegląd sytuacji. Czyli Damian, powiedz mi jedno, jeżeli już musimy wsiąść w kurtce, bo jest naprawdę zimno i nie musi być mróz, bo jak wiemy, wystarczy wilgotne powietrze, takie zmrożone i nie tak, ale po pewnym dystansie korzystamy z gościnności stacji paliw, które teraz napominają małe centra handlowe. Ja mówię, że zdejmujemy kurtkę i co ważne, zdejmujemy kurtkę dzieciom, zapinamy dobrze w fotelikach, dociągamy pasy. Dociągamy pasy. No właśnie, czyli jeżeli dzieci też nie powinny być ubrane, żeby te pasy dobrze przylegały, żeby na klatce położył się głową o schody, ja tam nagrywałam klipy, bo tam jest po prostu różne, wiesz, on, ale jak on zobaczył potem w internecie, to też w miarę łatwo dostępne, no ze swojego powodu to torebki, walizeczki, torby z laptopem, że
mamy pijak, ale tylko jedno słowo prawdy. I taki był wściekły. Natomiast kurtka powinna być. Ale jaki to dziad? Ja tutaj do Eski piszę, że pijaczka, że żebraczka, że w ogóle wiesz. I do mnie to samo. No samochód zgłoszony, wjadę do garażu. To wsiadam w koszuli lekkim swetrze. Gadać taka, wygadać. No bo dlatego jak ktoś mu napięte Achillesową nastąpi, to on tak reaguje. Gdzie będziemy musieli wysiąść z tego samochodu? Jakie to są problemy? Lepiej w ogóle nie wychodzić za mąż, nie wiązać się w pary. Bo gdyby tylko tak, to dramat, no na całe życie państwo słyszą. A różnica temperatury jest 15. Na Jaworowicz z Telewizją Polską, że była w 1000 różnych. Tam może być minus 15 i może sypać śnieg. Albo jedziemy z Warszawy do Zakopanego, też się sytuacja diametralnie zmieniła. Ostatnio było w nocy. Temperatura poniżej 12 stopni w Zakopanem spadała, gdy u nas było tam minus 3, minus 4. A więc właśnie, o tym powinniśmy pamiętać, żeby w razie jakiejś sytuacji awaryjnej na drodze móc się szybko przekonfigurować w ciepłe ubranie, żeby móc opuścić auto, bo jeżeli jedziemy po autostradzie i nie złapiemy gumę, to powinniśmy zadbać o to, żeby nasi pasażerowie auto opuścili. Wystawiamy trójkąt, 100-150 metrów za samochodem, włączamy światło awaryjne, no i staramy się pasażerów samochodu ewakuować za barierę, a jeżeli jest wyjście ewakuacyjne, to za ekrany dźwiękochłonne, sami w kamizelce bierzemy się za wymianę koła bądź użycie zestawu naprawczego, ale pozostawianie pasażerów w aucie jest niebezpieczne, bo jeszcze mogą jechać jakieś ciężarówki z ładunkami łatwo psującymi się i taki kierowca, jadąc blisko swojego kolegi, może nie zauważyć, że ktoś na tak zwanym marginesie stoi i nas po prostu zdejmie. Takie rzeczy już bywały i to niestety najczęściej kończy się najtragiczniej, czyli śmiercią. Wiele osób w ten sposób zginęło. 80, 40 ton pędzące 80 km na godzinę. Nie daje żadnych szans. Żadnych szans. A skoro jesteś taką ciotką katastrofą, to ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, że być może rozwiązaniem jest zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie asystans na drogę. Jeżeli Państwo nie mają nic z OC czy z AC, to w tej chwili te sprawy załatwiamy przez telefon i nawet teraz po audycji po godzinie 16 można usiąść do komputera i taki asystans przez komputer sobie wykupić za pomocą internetu i zapłacić. To są w skali roku opłaty rzędu do 200 zł. A w warunkach zimowych, szczególnie tak, mrozu i śniegu, takie ubezpieczenie może być bezcenne, jeżeli podróżują Państwo z rodziną, bo to jest auto zastępcze, gdyby cokolwiek się stało i auto padło i nie grozi Państwu zamarznięcie, czekając w nocy na jakąkolwiek pomoc. Może później, ale dotrzemy do celu. Tak jest. I nie przerywają Państwo tak naprawdę podróży, a jeżeli będą musieli ją przerwać, to w ramach tego asystans Państwo spędzą noc w ciepłym hotelu, napojeni i najedzeni w ramach tego ubezpieczenia. Może być też jeszcze bilet kolejowy tak jest, drugiej klasy, ale to będzie dobrze. Będzie na pewno lepiej niż bez. I tak, skoro to już mamy z głowy, to też może zabrzmi śmiesznie, proszę Państwa, ale sprawdzamy olej. Ja wiem, że dziś auta to już nie są te motory, które kiedyś były olejożerne i na 1000 kilometrów potrafiły spalić setkę albo więcej. Trzeba było się zatrzymywać i uzupełniać. Ale jak tak sobie jeździmy po mieście, gdzie szczególnie olej lubi być palony w warunkach miejskich, bo to jest... Zwłaszcza teraz w zimie, kiedy silniki są niedogrzane. Najbardziej niszczące silnik. Eksploatacja to jest właśnie ta eksploatacja w ruchu miejskim. Tego oleju ubywa. Jeżeli mamy jechać i mieć na obrotomierzu parę tysięcy obrotów przez kilka godzin. Dobrze, żeby ten olej był uzupełniony. O wymianie Państwu nie muszę chyba wspominać, bo Państwo to robią, mam nadzieję, tak czy inaczej i nie oszczędzają. Sprawdzamy sobie. Olej, czy jest między kreskami? Najlepiej, gdyby to była górna kreska. Ale jeszcze do kościoła musisz najpierw wejść, pokręknąć trochę. Jeżeli wszystko jest przed bałwanami swoimi. To dobrze, jeżeli nie, to uzupełniamy. No. Dwa, sprawdzamy, co jest bardzo, ale to bardzo ważne, ciśnienie w oponach, które sprawdzamy chyba jeszcze rzadziej niż sprawdzamy olej do momentu, aż nie zobaczymy, że na oko to jest flak. Tak, a okazuje się, ja ostatnio zrobiłem taki test, trochę bezwiednie, ale założyłem koła zimowe do jednego z moich aut. No i tak właśnie spojrzałem, mówię, a już jest późno, nie ma flaka, będzie dobrze. Auto powinno mieć, no tam nie wnikając w szczegóły, około ciśnienie około 2,5. Tam 2,5, 2,2. No, okazało się, że we wszystkich kołach było 1,6. Nic się nie zmienił wygląd koła po napompowaniu do zadanego ciśnienia, a
dla przednich kół to była prawie atmosfera za mało. To jest bardzo duży ubytek. W jakim okresie? Te koła przeleżały sobie lato. Ja je założyłem do samochodu. Nie, no wygląda dobrze. No to lekarka, to dobrze. Jutro na pompuję. Używam pompki rowerowej, takiej jak kiedyś do samochodu pompuję, że się nogami ją przytrzymuję. Jesteś prawdziwym pasjonatem. Tak, ale pompuję, sprawdziłem następnego dnia i sam się roześmiałem, że ubytek był bardzo duży. Pamiętajmy o tym, że ja dokonałem pomiaru w temperaturze plus 15, mniej więcej taką temperaturę w ciepłym garażu. Natomiast jeżeli samochód jeszcze parkujemy na zewnątrz, albo wyjedziemy w naszym garażu, pojedziemy do naszej rodziny czy na wyjazd świąteczny, to się okaże, że temperatura będzie minus 10, 25 stopni różnicy, to no, ciśnienie będzie jeszcze niższe w ogólnieniu. To powietrze schłodzone jeszcze się, nazwijmy to umownie, skurczy, tak? I w takiej sytuacji auto zaczyna się naprawdę fatalnie prowadzić. My możemy tego nie czuć do momentu. Zaczyna pływać. Tak, my możemy nie czuć tego, będąc niedoświadczonym, bądź takim, nazwijmy to, no... Bo może nam się wydawać, że obciążone auto, bo cała rodzina... Tak. A tu się okazuje, że jeżeli jedzie cała rodzina, jeszcze bagaże, to zamiast 2,5 to powinno być 2,8 albo 3,1 albo 3,2 na przykład z tyłu, a my jedziemy na takim półflaku, który nie wygląda, ale ta opona się zacznie zawijać i wystarczy jeden szybki manewr do wykonania, ominięcia, przeszkody, pana śpiącego na sankach bądź bez sanek, wybiegającego psa, czegokolwiek i samochód wyposażony w całą elektronikę, nawet najnowszy, zachowa się nieprzewidywalnie, bo elektronika jest w stanie nam pomóc, ale tylko w granicach praw fizyki. Pamiętajmy, proszę Państwa, o ciśnieniu w oponach i to też nie są śmichy chichy i nie lekceważymy tego, bo to tylko powietrze, to jest aż powietrze. Tym bardziej, że zakładamy, że Państwo w listopadzie bądź grudniu zmieniali ogumienie i zmieniali je w sposób, w jaki zmienia najwięcej osób, czyli przekładali Państwo opony, które zakładali Państwo na felgi, na obręcze. Może się okazać, że Pan wulkanizator nie do końca dokręcił zawór, albo może się okazać, że te felgi miały mikroszczeliny w sobie i to auto, mimo że Państwo tego nie widzą, tak jak nie widział tego nawet tamten, zamiast 2, 2, 2, 5, w zależności od tego, ile zaleca producent, ma na przykład 1 albo 1, 5. I co wtedy? No wtedy to, o czym mówił Damian, czyli nieszczęście gotowe w ekstremalnej sytuacji. Także dopompujmy te koła, biorąc jednakowoż pod uwagę, jaka temperatura panuje na zewnątrz. Proszę w tym celu otworzyć klapkę wlewu paliwa, bo tam taki rozsądny producent, który produkuje porządne samochody, to nakleja taką naklejkę, gdzie są trzy kategorie. Auto tylko z głową rodziny, jeżdżące z normalnymi prędkościami, auto z głową rodziny i bagażami i auto z całą rodziną i bagażami. Te trzy kategorie, do tego jest podana prędkość, czy to ma być prędkość autostradowa, czy prędkość... No to już w zależności od producenta. Są podane zazwyczaj. Coraz częściej teraz pojawia się... Widzą Państwo, ile jest zła, ludzi złych, którzy, a to się nie odzywają wtedy, kiedy trzeba, to udają, że nie widzą, udają, że nie słyszą, nie pomogą. Robią badania nie tu, gdzie trzeba, specjalnie, bo tu taniej, a tu drożej, żeby na wszystkim zarobić. To też jest ważne na takim długim. Nawet to pogotowie, Państwo pamiętacie z Łodzi, prawda? Bo Kurczaczek był dziecko, Michałek był w Łodzi dzisiaj w nocy, do Bydgoszczy jadąc. Nie wiem, co są do tej Łodzi. Ten tryb serwisowania auta Long Life, to biorąc dane z Samaru o ilości zarejestrowanych w Polsce aut, wyliczyłem, że zmiana serwisowania aut z 15 tysięcy na 30 tysięcy kilometrów daje 72 miliony litrów oleju silnikowego oszczędności. Oszczędności, czyli 72 miliony litrów oleju mniej do utylizacji. Z czego część idzie w kanał, do lasu, na polną drogę i w różne inne miejsca. Więc nie myślmy tak, że o, to tam te moje 2 litry paliwa, 2 litry w skali kilkunastu milionów samochodów w Polsce, to nagle się robi ogromna różnica, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To prawda. Auto powinno też przejść taką inspekcję oświetlenia, ponieważ niedawno całkiem skończyła się akcja Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo, to były 2 weekendy. No i okazuje się, że nie dość, że Instytut Transportu Samochodowego oddał za darmo do Państwa dyspozycji w każdym województwie po kilka stacji diagnostycznych, żeby ustawić światła, wymienić żarówki.
Dalej, co trzecie, co czwarte auto jeździ z jedną lampą albo jeździ z dwiema lampami, za to świeci po wronach, albo auto zachowuje się dziwnie o tyle, że nie wiadomo, gdzie ten snop tak naprawdę pada i Państwo jak podjadą bliżej, to mają wrażenie, że lampa jest do góry nogami. Nie, to nie lampa jest do góry nogami, to jakiś Adam Słodowy usiłował zmienić żarówkę i włożył ją odwrotnie, mimo że ona ma trzy bolce, co teoretycznie to uniemożliwia, ale Polak potrafi. Nie uważajmy pana za rozumienie, nie, to był geniusz. Jest, jest. Szczególnie to no widać. Pracowała jako sprzątaczka, to słowo takie też mi ciekawe, ktoś wymyślił, że konserwator powierzchni płaskich. Myśmy to już wcześniej tu mówiły, opowiadały, że słowo też bezdomny, bezdomna jest nieładne i można byłoby to czymś innym zastąpić, bo tak szafują, szafują, nie lubiąc jakby siebie, no drwiąc z siebie, gdy człowiekiem gardzi człowiek. Ocenianie jednocześnie jest krytykowanie, a nie mówienie od siebie, bo człowiek od siebie to może by chciał coś powiedzieć, ale to już jest narzucone. Bezdomny, bezdomna, czy tutaj tego typu rzeczy. No to w zależności od auta. Także widzicie Państwo, niestety świat szatana to nie jest Królestwo Boże. Król Boży od roku 1914 panuje jako Król Jezus Chrystus, jako Król Jezus Chrystus, jako Król, i że to Królestwo zapanuje na całej ziemi po Armagedonie, dopiero po zniszczeniu religii fałszywej, bo wszystko okazało się fałszywe. Wszystko okazało się oszustwem i religie. Wszystkie, które są, te większe. No i po polityka. Jezus Chrystus nie po to przyszedł, żeby wikłać się w sprawy tego świata, prowadzić wojny i zbroić się jak Macierewicz. Dlatego świadkowie Jehowy dali piękny przykład tego. Nawet w czasie stanu wojennego miałam wielu kolegów, jak Krajewski, którzy więzienie przetrwali 4